Pogoda. Prognoza pogody na najbliższy weekend od 6 do 8 listopada. Weekend prawdopodobnie spędzimy w towarzystwie gęstych chmur, słabych, zanikających opadów deszczu i możliwych lekkich przejaśnień. Oto szczegóły. Piątek zachmurzenie duże, szansa na rozpogodzenia w piątek matematyczna, ale zawsze pozostaje. Miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 50, a nawet 100 metrów. Temperatura od 10 do 12 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany okresami silny i porywisty zachodni i północno-zachodni, maksymalnie do 18-20 km na godzinę, w porywach do 40 km na godzinę. Barometry wskażą 1026 hektopaskali i ta wartość będzie rosła. Na koniec dnia szansa nawet na 1029 hektopaskali sobota bez większych zmian niebo szczelnie przykryte gęstymi chmurami miejscami silne zamglenia które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów szansa na sobotnie chwile ze słońcem raczej 0,1 termometry wskażą wartości od 9 do 11 stopni Celsjusza wiatr słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni maksymalnie do 16-17 km na godzinę w porywach do 40 km na godzinę na barometrach 1030 hektopaskali ale tym razem ciśnienie nie będzie powoli spadać. Na koniec soboty 1026 hektopaskali. Niedziela z zachmurzeniem dużym i możliwymi szansami na promienie słoneczne. Do godzin przedpołudniowych możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach 10-11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby zachodni i północno-zachodni. Maksymalnie do 12-13 km na godzinę. W porywach do 25 km na godzinę. Barometry wskażą 1024 hektopaskale. I w kolejnych niedzielnych godzinach szansa na wzrost. I to do 1028 hektopaskali. Kolejne dni z większą dawką promieni słonecznych i przelotnymi opadami deszczu, ale będzie coraz chłodniej. Temperatura od 1 do 10 stopni Celsjusza. Możliwe także przygruntowe przymrozki, więc będzie zimno. Pogoda